trochę kłótni, trochę awantur o ten ryczałt. Jaka tu sytuacja w Polsce, jaka różnica jest tam w Anglii. Szybciutko, kłócimy się już. Dochodzi do kłótni. Tak jak w Polsce jest zwolniona działalność rolnicza do 20 tysięcy z jakimkolwiek opodatkowania, a powyżej 20 tysięcy rolnik płaci tylko 2%. No dobrze, ale stąd chodzi o inną rzecz. Właśnie jak już zaczęliśmy rozmawiać o przedsiębiorcach, przedsiębiorczości, i pamiętajmy, że podsumowujemy ten 2019 ten rok, tak. To okazało się i jeszcze w kontekście wyborczym, żeby spełnić wszystkie oczekiwania, pytania pana redaktora, tak. To zauważmy, że jednak ten przekaz negatywny do przedsiębiorców, który pojawił się w ostatnich tygodniach przed kampanią, jak wszyscy jednak przyznają, że i wywoływanie kwestii szybkiego wzrostu administracyjnego wynagrodzenia minimalnego, no, czy 30-krotności, tak, spowodował, że przedsiębiorcy jednak przenieśli część swoich głosów na inne partie i stąd taki, a nie inny efekt wyborczy. To zresztą